Marek Sibik, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Futsal Raportu, gdzie podsumujemy tym razem 18. kolejkę zmagań Futsal Ekstraklasy. Za nami kolejnych 6 spotkań, gdzie tym razem trzykrotnie zwyciężali gospodarze, natomiast trzykrotnie zwyciężali goście, a więc równo podzieliły się zespoły, jeśli chodzi o podział punktów. Łącznie w tej kolejce padło aż 39 bramek, z czego aż 21 zdobyli gospodarze, natomiast 18 ustrzelili goście. Najwięcej bramek w tej kolejce padło w Bielsko-Białej, tam było ich 9, natomiast najmniej w Gliwicach, tam tylko 2. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się Aleksander Bondar, który aż 5-krotnie pokonywał bramkarzy GAF-u Omega Gliwice w tej kolejce. Przejdźmy teraz do podsumowań kolejnych spotkań. Najpierw pojawimy się na hali Halemba w Rudzie Śląskiej. Ta miejscowa gwiazda zmierzyła się z drużyną AZS-u UŚ Katowice. Kolejne małe derby Śląska, kolejny mecz z wieloma podtekstami, bo chodziło o walkę o utrzymanie. Spotkały się w końcu dwie najsłabsze drużyny w tegorocznych rozgrywkach. Rudzianie liczyli jeszcze tutaj na nadzieję o obronę miejsca w futsal ekstraklasie, natomiast katowiczanie na pewno za wszelką cenę chcieli wyjść ze strefy spadkowej. Mecz rozpoczął się dobrze dla gości. Najpierw w 8 minucie oni zdobyli bramkę na 1-0, a na listę strzelców wpisał się Szczurek. Taki też wynik 1-0 był do końca pierwszej połowy. W drugiej części meczu do wyrównania szybko doprowadzili gospodarze. Tkacze dał bramkę na 1-1 i wynik ponownie był otwarty w tym spotkaniu. Jednak dalej do głosu dochodzili już tylko katowiczanie. Najpierw wynik podwyższył nominalny bramkarz AZS-u Rafał Krzyśka, dając prowadzenie swojej drużynie 2-1. Następnie wynik podwyższył na 3-1 Piskorz i już dwie bramki prowadzenia mieli katowiczanie. I nie starczało im to do szczęścia. Dalej strzelali. Najpierw trafił do siatki Pater. Następnie również były zawodnik Wisły Kraków. Marcin Czechek zdobył kolejne dwie bramki w 35 i w 36 minucie. I żeby tego jeszcze było mało, to w 40 minucie z przedłużonego rzutu karnego kolejną bramkę zdobył Rafał Krzyśka i całe spotkanie zakończyło się pogromem katowiczan 7-1 na hali Halemba w Rudzie Śląskiej. Tym samym gwiazda no chyba już pewnie żegna się z futsal ekstraklasą. Na koncie dalej mizerny wynik 9 punktów, natomiast katowiczanie wracają do walki o utrzymanie. 17 punktów i tylko 3 punkty dzielą ich od bezpiecznego miejsca. Ciekawe, czy podopieczni Bożeja Korczyńskiego dalej będą tak dzielnie walczyli o miejsce pewne pozostania w futsal ekstraklasie. Czas na mecze w Zduńskiej Woli. Gatta Aktyw zmierzyła się z drużyną KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Spotkanie może mniej ważne dla układu sił w tabeli. Gatta Aktyw pewne pierwsze miejsce w tabeli, natomiast KGHM Euromaster Chrobry Głogów raczej środek tabeli, chociaż przy niekorzystnym wyniku będą bliżej strefy spadkowej i w kolejnych meczach będą musieli Głogowianie walczyć o pewne utrzymanie w lidze. Spotkanie zaczęło się bez większych sensacji, chociaż Głogowianie długo się bronili, to jednak jako pierwsi stracili bramkę w minucie 15. Do własnej bramki piłkę skierował Łukasz Pieczyński. Minutę później Gatta Aktyw prowadziła już 2-0 po bramce, którą zdobył Stanisławski. Wynikiem 2-0 skończyła się pierwsza część meczu i w drugiej połowie Głogowianie starali się ryzykować, aż w końcu w 30 minucie zdjęli bramkarza, ale to wykorzystali znakomicie gospodarze. Kolejne bramki dla Gatty zdobywali najpierw Marciniak, następnie na 4-0 podwyższył Szymczak, piątą bramkę dla gospodarzy zdobył jeszcze Krawczyk, a w końcówce meczu Marciniak po raz kolejny spakował piłkę do bramki i był już wynik 6-0. Tym samym takim też rezultatem zakończyło się spotkanie i Gatta Aktyw bez większych jej walki zwyciężyła właśnie wynikiem 6-0 KGHM Euromaster Chrobry Głogów, pieczętując dalej swoje pierwsze miejsce w tabeli futsal ekstraklasy i zrzucając przed strefę spadkową drużynę z Głogowa, przez co podopieczni trenera Czandla będą musieli w ostatnich meczach uważać, aby nie tracić punktów, bo być może doprowadzi to ich do relegacji. Natomiast Gatta już oczekuje rywala w fazie play-off w walce o złoty medal. Czas, abyśmy podsumowali mecz w hali Łabędź w Gliwicach. Tam NBIT spotkał się z drużyną Clearexu Chorzów.
mecz. Bardzo ważny, jeśli chodzi o układ w środku tabeli. Clearex cały czas ucieka z nad strefy spadkowej. NBIT chcąc, nie chcąc, już raczej może być pewny utrzymania w lidze, ale nie jest jeszcze bez nadziei w walce o medale w tegorocznych rozgrywkach. Spotkanie bardzo zacięte od początku meczu i kibice nie widzieli dużo klarownych sytuacji bramkowych dopiero w drugiej części meczu. Wynik się otworzył za sprawą bramki Roberta Gładczaka, który dał prowadzenie Clearexowi 1-0. W tym samym czasie NBIT próbował ryzykować, aby doprowadzić do wyrównania, jednak nie sprawdziło się to. Gospodarze stracili w końcówce meczu jeszcze drugą bramkę za sprawą Budniaka i tym samym wynik skończył się rezultatem 2-0 dla Clearexu Chorzów, dzięki czemu chorzowianie odbili się od strefy spadkowej i będą chcieli już na stałe zameldować się w środku tabeli rozgrywek. NBIT mimo tej porażki nie spada specjalnie w tabeli, otrzymuje się w środku, no i pewnie już powolutku myślą o zakończeniu sezonu gracze z Gliwic, bo walka o medale to chyba za dużo w tegorocznym sezonie. Ciekawe spotkanie dla układu tabeli miało miejsce w Chojnicach. Tam Red Devils spotkało się z Gafem Omega Gliwice. Zespół 6 i numer 7 w tabeli rozgrywek. Dwa zespoły, które najczęściej remisowały w tegorocznych rozgrywkach. Ciężko było przewidzieć, jaki będzie rezultat meczu, najpewniej podział punktów. Jednak mecz rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Już w pierwszej minucie błąd rywali wykorzystał Aleksander Bondar, dając prowadzenie dla swojej drużyny. Ten sam zawodnik 4 minuty później podwyższył prowadzenie dla Chojniczan, strzelając bramkę na 2-0. Nie minęło znowu kilka minut, a już było 3-0 i po raz kolejny, jeszcze raz w tym meczu, Aleksander Bondar dał o sobie znać. Jednak w 11 minucie udało się odpowiedzieć Gliwiczanom. Na listę strzelców wpisał się Piotr Łopuch, dając bramkę kontaktową w tym meczu. Jednak w dalszej części to lepsi byli gospodarze. Czwartą bramkę w tym spotkaniu zdobył Aleksander Bondar i prowadzenie ponownie wzrosło do 3 bramek dla Chojniczan. I jeszcze w końcówce pierwszej połowy 5. bramkę znakomitym strzałem z voleja zdobył Sebastian Wojciechowski i Chojniczanie do szatni schodzili z wynikiem aż 5-1. W drugiej części spotkania Gliwiczanie nie mieli sposobu, jak strzelać bramki rywalom i to się jeszcze obróciło przeciwko nim, bo 6. bramkę w tym meczu, a 5. zdobył dla siebie Aleksander Bondar i tym samym przewaga 5 bramek była już kolosalna. Do końca meczu widzieliśmy już spokojne tempo gry. Oba zespoły już raczej nie szukały wielu okazji do strzelenia bramek. Tym samym to absolutne zwycięstwo Chojniczan dało pewne 3 punkty i Red Devils wraca do najlepszej czwórki, walcząc tym samym dalej o medale w tegorocznych rozgrywkach, a Gaf Omega Gliwice traci dystans do najlepszych drużyn. Jednak przy kolejnych dobrych wynikach, kolejnych 4 meczach jeszcze mogą troszkę zamieszać w walce o trofea w tegorocznych rozgrywkach. Najciekawsze spotkanie 18. kolejki na pewno miało miejsce w Cygańskim Lesie. Tam rekord Bielsko-Biała zmierzył się z drużyną FC Toruń, a więc drugi zespół w futsal Ekstraklasie przeciwko 4. drużynie w tabeli. Na pewno Bielszczanie liczyli na rewanż za spotkanie w Toruniu, gdzie ulegli FC Toruń aż 4-1 w poprzedniej rundzie, a Torunianie na pewno chcieli wykorzystać swoją broń Marcina Mikołajewicza, który przecież w poprzedniej rundzie strzelił aż 4 bramki właśnie rekordowi. Spotkanie zaczęło się bardzo dobrze jednak dla gospodarzy. Szybko w drugiej minucie błąd Nikolaja Neagu wykorzystał Michał Marek, dając prowadzenie 1-0 rekordzistom. Nie trzeba było długo czekać, a drugą bramkę też w drugiej minucie zdobył Douglas i już Bielszczanie prowadzili 2-0. Do końca pierwszej połowy jednak FC Toruń chciało odrobić straty i powiodło się to w 18 minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Sylwester Kiper. Druga połowa jednak zaczęła się bardzo dobrze dla gospodarzy, bo 3. gola zdobył Roman Bachuła i podwyższył prowadzenie na 3-1. Jednak w dalszych minutach to goście dochodzili do głosu. Najpierw na 3-2 strzelił Sylwester Kiper, a 2 minuty później kolejną bramkę dla swojej drużyny FC Toruń zdobył Marcin Mikołajewicz i doprowadził tym samym do remisu, gwarantując kolejne emocje w dalszej części gry. Jednak 3 minuty później Piotr Szymura wykorzystał błąd defensywy drużyny toruńskiej i zdobył 4. bramkę dla rekordu.
Dopiero w 32 minucie kolejną bramkę dla rekordzistów zdobył Machura i było już 5-3 dla rekordów. W tym momencie rekordziści bardzo dobrze grali w obronie i nie dopuszczali do strzałów rywali. Jednak w 40 minucie jeszcze udało się Marcinowi Mikołajewiczowi trafić do siatki i zdobył on czwartą bramkę dla FC Toruń, zmniejszając prowadzenie na 5-4. Jednak do końca meczu już wynik się nie zmienił i tym samym jedną bramką rekordziści zwyciężyli nad FC Toruń, inkasując 3 kolejne punkty i spychając FC Toruń z 4 miejsca na niższą lokatę w tabeli. Tym samym rekord cały czas goni Gattę Aktiv Duńska Wola, mając niewielką przewagę nad Pogonią 0-4 Szczecin. Czas, abyśmy podsumowali sobie ostatnie spotkanie 18 kolejki. Przynieśmy się do Pniew, gdzie w poniedziałek Red Dragons spotkało się z drużyną Pogoni 04 Szczecin. Red Dragons liczyło na zachowanie kompletu punktów przed własną publicznością, tym bardziej, że łatwiej im to przychodziło w tegorocznych rozgrywkach właśnie u siebie w Pniewach. Te 3 punkty przydałyby się w walce o utrzymanie, gdyż Pniewianie cały czas są zagrożeni miejscem barażowym lub spadkowym w tegorocznym sezonie. Natomiast sportowcy, wiedząc o zwycięstwach Gatty oraz rekordu, nie mogli ustępować na krok w walce o wielki finał futsal ekstraklasy, stąd też pewnie Szczecinianie liczyli na wywiezienie kompletu punktów z Pniew. Mecz rozpoczął się dobrze dla gości, bo to w 8 minucie Daniel Maćkiewicz zdobył bramkę na 1-0 dla sportowców, dający prowadzenie. Następnie jednak właśnie w 14 minucie odpowiedzieli dobrze Pniewianie, bramkę na 1-1 zdobył Hoły. Jednak do końca pierwszej połowy jeszcze raz Szczecinianie wyszli na prowadzenie, bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Geppert. Jednak w końcówce jeszcze pierwszej części meczu ponownie Pniewianie odpowiedzieli, kolejną bramkę w tym spotkaniu dla gospodarzy zdobył Hoły. W drugiej połowie oba zespoły cały czas szukały szansy do strzelania bramek, długo jednak zabrało im czasu, aby ustrzelić kolejnego gola, a zdobyli to najpierw gracze z Pniew. W 36 minucie Piasek zdobył bramkę na 3-2 i wydawało się, że Red Dragons już ten wynik korzystnie dla siebie utrzyma przed własną publicznością. Jednak podobnie tak jak w meczu przeciwko FC Toruń, Red Dragons zaspało w ostatniej minucie. Bramki w 40 minucie dla Pogoni najpierw zdobył Kubik na 3-3, a następnie bramkę dającą zwycięstwo na 4-3 zdobył ponownie w tym meczu Daniel Maćkiewicz i to Szczecinianie cieszyli się ze zwycięstwa i wywiezienia 3 cennych punktów w walce o finał futsal ekstraklasy. Tym samym skomplikowała się sytuacja Red Dragons Pniewy w tabeli, a Pogoń cały czas walczy o najcenniejsze trofeum w tegorocznych rozgrywkach futsal ekstraklasy. Zerknijmy teraz na tabelę. Na czele bez zmian Gatta Aktiv Duńska Wola na miejscu drugim rekord, a trzecim Pogoń 04 Szczecin, na miejscach spadkowych Red Dragons Pniewy, AZS Uś Katowice, a także Gwiazda Ruda Śląska, która już praktycznie bez nadziei na utrzymanie się w futsal ekstraklasie. Po 18 kolejce mamy w końcu samotnego lidera klasyfikacji strzelców, a jest nim nie kto inny jak Aleksander Bondar, który strzelając 5 goli w tej kolejce łącznie ma ich już 23 i jest najlepszym strzelcem po 18 meczach. Czas, abyśmy wybrali najładniejszą bramkę 18 kolejki futsal ekstraklasy, a jest nią niewątpliwie gol Sebastiana Wojciechowskiego, który fenomenalnie pokonał bramkarza Gafu Omega Gliwice w meczu w Chojnicach. Czas, abyśmy przestawili najlepszą piątkę 18 kolejki, a tutaj w bramce nie może zabraknąć Rafała Krzyśki, który wpuścił tylko jednego gola w ostatnim swoim meczu, ale strzelił aż 2 bramki dla swoich kolegów. Dalej oczywiście Aleksander Bondar, 5 bramek w kolejce, to jest niebywałe wydarzenie, dlatego nie może zabraknąć Ukraińca w najlepszej piątce. Następnie Daniel Maćkiewicz, on otworzył wynik dla Pogoni i on go zamknął, dając 3 punkty dla portowców. Następnie Michał Marciniak, kolejny dobry mecz tego doświadczonego gracza barwa Gatty Aktiv z Duńska Wola, no i 2 gole, które dały również 3 punkty właśnie z Duńską Wolaną, a także Robert Gładcza, który po zmianie klubu jest ostoją zespołu Klirek Suchorzów i jego gol pomógł w ostatniej kolejce zdobyć cenne 3 punkty Chorzewianom w walce o utrzymanie w rozgrywkach. Tak by prezentowała się najlepsza piątka minionej 18 kolejki. Chciałbym już zakończyć kolejny odcinek Futsal Raportu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że podobało się to, co Państwu przedstawiamy co tydzień w ramach podsumowania kolejek Futsal Ekstraklasy. Zachęcam Państwa do opiniowania, tweetowania, komentowania na naszych social mediach i zachęcam również do śledzenia naszych kolejnych relacji, nie tylko z futsalu, na antenie KP Sport. Do zobaczenia, do usłyszenia.